czwartkowy poranek. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Dzisiaj towarzyszą nam słowa z Psalmu 115, 16 wiersza. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. I z 12 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Boże, pozwoliłeś nam, ludziom, doświadczyć Twojego współczucia i miłości do całego stworzenia. Pomóż mi dziś odkrywać Twoją miłość w moim życiu i na podstawie tej miłości działać. Taką krótką modlitwą możemy rozpocząć, którą przygotowała grupa robocza Kościołów Chrześcijańskich i która również znajduje się w książeczce z Biblią na co dzień. Drodzy, znajdujemy się dzisiaj w tych pięknych, porannych okolicznościach przyrody, dlatego że jak przeczytałem wcześniej te słowa, hasła dzisiejszego dnia, jakoś tak przyszła mi na myśl pieśń, druga zwrotka pieśni Jezu mój krasny. Piękne są lasy, pełne cudnej krasy, piękny w polu wiosny kwiat, Jezus piękniejszy, Jezus wdzięczniejszy, serca od smutku zbawia rad. Dano nam nie tylko to, co pierwsze się nasuwa, kiedy czytamy ten fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, czyli różne talenty, dary, powołania, ale przede wszystkim dano nam, Pan Bóg nam dał, ten piękny, otaczający nas świat, tą piękną przyrodę, szumiące drzewa, wodę, śpiewające ptaki. To wszystko dostaliśmy z Bożej miłości. To jest dużo. Wiele dostaliśmy, wiele nam powierzono i dlatego też wiele od nas się wymaga. Nie tylko wymaga się od nas realizacji naszego powołania wobec drugiego człowieka, ale także wobec tego świata, który został nam powierzony. Żebyśmy o niego dbali, żebyśmy go szanowali, żebyśmy starali się zachować go dla przyszłych pokoleń. Żebyśmy i nasze dzieci, wnuki mogli się cieszyć tymi pięknymi lasami, polami, tą przyrodą, którą Bóg nam powierzał. Bo niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Dał, ale nie do tego, żebyśmy mogli z niej korzystać w sposób niekontrolowany, niehamowany. Nie dał na własność, ale dał pod opiekę. Jak my możemy to realizować w naszym codziennym życiu? Powiemy, przecież nie mamy wpływu na światową politykę, na geopolitykę. Ale zachęcam Was, drodzy, bo przecież już niedługo weekend, w niektórych województwach jeszcze trwają ferie, w innych w poniedziałek się zaczną, ostatnia tura. Skorzystajmy z tego. Rano, w południe, może pod wieczór, wyjdźmy z domu. Znajdźmy najbliższy las, łąkę, pole, może góry, może morze. I idźmy. Idźmy leśną drogą, idźmy wzdłuż plaży, wspinajmy się na górski szczyt i w tym wszystkim myślmy o tym, kto nam to ofiarował. Myślmy o Bogu, który dał nam tę piękną przyrodę, który dał nam cały ten piękny świat. Bo gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, ktoś stworzył go wszechmocnym słowem swym, gdy myśma ludów policzyć nie może, które na świecie rozmnożyłeś tym, me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty. I za tę Bożą wielkość, za Jego miłość, za to wszystko, co nam każdego dnia daje, niech z naszych serc płynie podziękowanie. Amen. Módlmy się. Kochany nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za cały ten świat, który nam dałeś. Dziękujemy Ci za nas, za naszych bliskich, za to, że obudziłeś nas do kolejnego dnia, że powołujesz nas do służby na rzecz drugiego człowieka, w którym przychodzi do nas Chrystus, ale także na rzecz całego stworzenia. I daj, abyśmy zawsze o tym pamiętali, chwalili Cię, wysławiali, dziękowali. Prosimy Cię, dopomagaj nam godnie realizować nasze powołanie i Twoje przykazanie miłości. Amen. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.